Omikron i myszy? Rewelacje chińskich naukowców naukowcy z Chin twierdzą, że omikron mógł powstać w myszach. Analiza mutacji wariantu omikron wskazuje, że wyewoluował on tak, aby sprawnie atakować komórki myszy i prawdopodobnie powstał właśnie w organizmach tych gryzonii. Wskazuje to na potencjalne zagrożenie ze strony dzikich zwierząt, szczególnie gryzoni informują badacze z trzech chińskich ośrodków naukowych. Omikron B.1.1.529 to piąty grożący człowiekowi wariant SARS-CoV-2, uznany przez Światową Organizację Zdrowia. Z powodu jego szybkiego rozprzestrzeniania się i przejęcia dominującej pozycji w wielu krajach naukowcy starają się poznać jego pochodzenie. Ustalono już, że wywodzi się on ze szczepu krążącego w ludzkiej populacji w połowie 2020 roku. Nie znaleziono jednak ogniwa pośredniego. Jedna z teorii głosi, że wirus wyewoluował w organizmach zwierzęcych. Teraz naukowcy z Chińskiego Narodowego Instytutu Kontroli i Prewencji Chorób Zakaźnych informują o znalezieniu dowodów popierających tę hipotezę. Ich zdaniem, omikron pochodzi od myszy, choć zastrzegają, że trzeba to potwierdzić dalszymi badaniami. Na takie właśnie pochodzenie wskazują ich zdaniem mutacje obecne w białku kolca wirusa, obecne w kluczowych dla jego działania miejscach. Profil tych mutacji wskazuje, że wirus przystosował się do zakażania komórek myszy. Co więcej, czasowe drzewo filogenetyczne wskazuje, że omikron i linia gamma prawdopodobnie krążyły w środowisku w 2020 rok, co wspiera hipotezę, że omikron mógł wyewoluować w zwierzętach Uważamy, że koronawirus powoli kumulował mutacje w organizmach myszy, zanim przeskoczył na ludzi, mówi profesor. Jiang Moksu, autor publikacji, która ukazała się w piśmie Journal of Biosafety and Biosecurity. Według niego wyniki te wskazują, że zajmujący się SARS-CoV-2 naukowcy powinni skupić się na badaniu wariantów izolowanych z dzikich zwierząt, szczególnie gryzoni. Jeśli potwierdzi się, że omikron pochodzi od myszy, skutki jego cyrkulacji w organizmach gospodarzy innych niż ludzie będą oznaczały nowe wyzwania dla zapobiegania i kontroli epidemii, podkreśla profesor Ksu. To kolejna nowa publikacja dotycząca myszy w kontekście wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy z Georgia State University na łamach czasopisma Virose spoinformowali właśnie, że myszy mogą zakazić się wariantem alfa i beta wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej nie zakażały się oryginalną wersją wirusa odkrytego w Wuhan. Napisali. Według nich wersją wirusa zidentyfikowanego w Wuhan myszy mogły się zakazić jedynie, gdy naukowcy dokonali wcześniej mutacji genetycznej. W przypadku wariantu alfa po raz pierwszy zidentyfikowanego w Wielkiej Brytanii i beta po raz pierwszy zidentyfikowanego w Afryce, ta ingerencja nie jest już potrzebna, stwierdzili.